Bitwy pod Osowem i pod Radzyminem z sierpnia 1920 roku są w świadomości społecznej swoistą bramą, wrotami do Bitwy Warszawskiej. Tak, to prawda, te walki były bardzo krwawe, bardzo istotne. To tu pod Osowem po raz pierwszy zatrzymano nawałę bolszewicką i zmuszono do odwrotu, przynajmniej częścią wojsk. Pod Osowem zginął też kapelan 236 Pułku Piechoty. Tak naprawdę batalionu później 36 Pułku Piechoty w tych walkach tutaj. Prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu. Jest wiele wersji tego, jak mógł zginąć. Kossak przedstawia go jako bohaterską postać idącą w pierwszym szeregu atakujących oddziałów. Na pamiątkowych płytach pod łódzką katedrą czy pod katedrą na Pradze w Warszawie na pomniku też podobne są upamiętnienia. Mówi się ostatnio, że nie wiadomo tak naprawdę jak poległ ksiądz Ignacy Skorupka. Być może była to zbłąkana kula, być może był to ładunek ekrazytowy, tak zwany sygnalizujący, który pozwalał wstrzeliwać się artylerii, ale też pojedynczym karabinom w cel. Wiemy, że zwłoki zostały ograbione, znalezione tego samego dnia pod wieczór, 14 sierpnia, pokute bagnetami. Dramatyczne to wydarzenie, ale komisarze polityczni, którzy kroczyli za armią sowiecką, byli tak przez nas, przez nasze wojska nielubiani, jak i nienawidzeni byli kapelani polskiej armii. Jakkolwiek by się temu nie przyglądać, faktem jest, że tutaj ten człowiek zginął, ale wielu innych bohaterów. 236 Pułk Piechoty to ochotnicy, studenci, gimnazjaliści przede wszystkim warszawskich szkół, ale i inni, ale też i pod Borkowem, pod Nasielskiem, tam też ginęli ochotnicy. Bitwa Warszawska tutaj pod Osowem, pod Radzyminem przybierała bardzo krwawe i bardzo niebezpieczne wymiary, ale udało się pokonać bolszewików i w ogólnym rozrachunku przypieczętować za parę dni, za kilkanaście dni niesamowitą wiktorię narodu polskiego. Sowieci, bolszewicy pierzchali z ziemi polskiej.